Siedzisz właśnie przed komputerem i czujesz, że Twoja dłoń robi się w jakiś dziwny sposób naprężona, czujesz drętwienia w palcach. Być może jesteś blisko zespołu cieśni kanału nadgarstka, a być może, kiedy udasz się do neurologa, neurolog już zdiagnozuje Ci ten zespół. W jaki sposób z nim działać? Pamiętaj, że zespół to tylko ogólna nazwa i niczego nie wnosi. Leczy się człowieka, a nie chorobę. Dlatego moja propozycja, jeżeli masz problemy z zespołem cięśni kanału nadgarstka, to rozpracować i rozluźnić mięśnie przedniej grupy przedramienia. I tak naprawdę. Dosyć trudno jest to zrobić używając własnych palców, ponieważ kiedy Twoje przedramiona będą naprawdę silnie naprężone, możesz mieć kłopot z głęboką penetracją tych wszystkich mięśni. Dlatego do takiej pracy znakomicie sprawdza się na przykład grzybek od piliponad. Jest to narzędzie, które pozwala skupić cały nacisk w jednej tylko i wyłącznie części przedramienia. Więc mogę dosyć lekko operować sobie dłonią i przedramieniem, ale dosyć głęboko wcierać się w mięśnie przedniej grupy przedramienia. I tak naprawdę o czym musimy tutaj pamiętać? Pamiętajcie, że przedramie ma charakterystyczną budowę. Na zewnątrz przedramienia biegną sobie mięśnie, które mają za zadanie zginać nadgarstek, czyli kończą się zasadniczo w samym nadgarstku. Zespół części kanału nadgarstka to problem nerwów i naczyń krwionośnych, które leżą zdecydowanie głębiej i przechodzą przez ten kanał nadgarstka. Więc kiedy będę pracować z małą siłą, nie będę w stanie do końca wpłynąć na ten swój objaw. Moim zadaniem jest spenetrować przedramię na głębokość co najmniej 1,5 cm, więc żeby to zrobić muszę wywrzeć na przedramieniu dosyć spory ucisk, tak żeby dosięgnąć tym uciskiem samej przegrody międzymięśniowej, bo na niej biegnie właśnie nerw pośrodkowy, który wpływa na odczuwanie Praktycznie dwóch trzecich części dłoniowej tej naszej dłoni. Stąd dobrym rozwiązaniem będzie na początku wykonywanie takich kulistych ruchów. Staram się porościerać przed ramię w taki oto sposób, jak pokazuję, żeby w końcu dojść do samego kanału nadgarstka. W momencie, kiedy troszeczkę pouciskam te wszystkie punkty, mogę poczuć, że pojawiają się w obrębie dłoni nadgardzka jakieś bóle, i to będzie świadczyło o tym, że taka technika z użyciem grzybka jest przeznaczona właśnie dla mnie. Więc pamiętaj, wejdź sobie. W samym przedramie, generalnie w pośrodkowej części przedramienia nie koncentruj się tylko na nadgarstku, staraj się pracować całym z całym przedramieniem. Z tego, że to tylko short, to odsyłam Cię do filmu, który już w najbliższą niedzielę pokaże się na internecie w pełnej krasie, w pełnym wydaniu, kilkanaście minut rozmowy o leczeniu zespołu cieśni kanału nadgazka w pełnym przekroju. Rozciąganie, masowanie, wzmacnianie, tak żeby ta choroba, ta dolegliwość nigdy więcej już Cię nie dotknęła. Do zobaczyska, pozdrawiam.